Witajcie na moim kanale. Ja nazywam się Natalia i jestem czarownicą, a w dzisiejszym odcinku opowiem Wam o snach proroczych. Czym są sny prorocze? Czy każdy z nas może ich doświadczać? Jakie są typy snów proroczych i jak je rozpoznać? Jakie są różnice między snem, w którym widzimy przyszłość, a snem zwykłym, takim niczym się nie wyróżniającym? I w końcu, jak wywołać u siebie samego sen proroczy? I czy w ogóle da się to zrobić? Często prosiliście o odcinek na ten temat, także zapraszam do oglądania. Sny, w tym sny prorocze, to co to kryć? Zjawisko, które fascynuje ludzi od niepamiętnych czasów. Nasze sny mają często zakodowane różne wiadomości, zakodowane w bardzo zawiły sposób. Na przykład problemy, z którymi się borykamy lub rzeczy, których się boimy, ukazują się nam w wizjach sennych pod postacią zwierząt, symboli, innych ludzi czy różnych abstrakcyjnych sytuacji. A ludzie od zarania dziejów próbują te wizje rozszyfrować i zbadać ich powiązania z samą psychiką człowieka. Tym na przykład zajmował się między innymi Freud. Dlatego też tak często sięgamy po senniki i dlatego też tak często prosicie mnie o filmy na temat snów, no bo ten temat po prostu Was, jak i mnie zresztą, bardzo fascynuje. A czym są sny prorocze? Są to sny, które przekazują informacje o przyszłych wydarzeniach lub sytuacjach, których nie jesteśmy w stanie przewidzieć lub które przewidzieć jest naprawdę bardzo trudno. Jedni głęboko wierzą w moc proroczych snów, a drudzy traktują je jak abstrakcje i coś, co nie ma prawa się wydarzyć. Dajcie teraz znać w komentarzu, co Wy sądzicie o snach proroczych. Wierzycie w nie, czy nie? Moim zdaniem wielu rzeczy nie wiemy o świecie, a tym bardziej o nas samych i o tym, co potrafi nasz mózg. Ja bardzo często spotykam się ze zjawiskiem snu proroczego, takiego, w którym przewidujemy przyszłość i nawet sama go doświadczałam, więc mnie się wydaje, że no, nie należy tego tematu lekceważyć. Przez wieki różne kultury i tradycje traktowały sny oraz sny prorocze jako środek komunikacji między boskością a ludźmi lub jako znak przyszłych wydarzeń. Wyobraźcie sobie, że pierwsze wspomnienia na temat snów i ich analizy pojawiły się ponad 3000 lat przed naszą erą. Na przykład w starożytności sny prorocze były uważane za środek komunikacji między bogami a ludźmi. W kulturach takich jak starożytny Egipt czy Mezopotamia sny prorocze były uważane za boskie przesłania i często interpretowane przez tamtejszych specjalistów, którzy byli cenionymi członkami społeczności. W Grecji do tematu snów i snów proroczych również podchodzili z ogromną powagą. Greccy lekarze i filozofowie wysnuli teorię, że w czasie, kiedy śnimy, nasze dusze opuszczają ciało i robią różne, no niezależne od ciała, od nas, kiedy śpimy rzeczy, żeby potem w trakcie przebudzenia do tego ciała wrócić. To, co zostaje nam w głowie po nocy, te wszystkie dziwne wizje, znaki, sny, które mieliśmy, to nie są żadne urojenia czy fantazje, a przygody czy też sytuacje, które przeżywały nasze dusze w innym świecie, no, współcześnie możemy już powiedzieć, że w świecie astralnym. W chrześcijaństwie sny również miały swoje miejsce i były opisywane nawet w Biblii. Żona Poncjusza Piłata przed wydaniem wyroku na Jezusie Chrystusie błagała Piłata, czyli swojego męża, żeby nie wydawał skazującego wyroku na Jezusie, żeby go oszczędził. Teraz pytanie, dlaczego? Bo ona miała zły sen. No i jak to się skończyło, wszyscy wiemy. Pojęcie sny prorocze tak naprawdę wywodzi się ze średniowiecza i to w tamtej epoce wiara w sny osiągnęła chyba maksimum, bo ludzie wierzyli, że sny mogą pochodzić od diabła, a na przykład za podzielenie się takim złym snem można było nawet wylądować na stosie lub w lochach inkwizycji. Ale w średniowieczu ludzie wierzyli też, że sny mogą pochodzić od Boga i być właśnie tymi snami proroczymi. Spójrzmy na karty historii. Jest ona pełna opisów snów proroczych, które nierzadko miały ogromny wpływ na bieg wydarzeń. Abrahamowi Lincolnowi 10 dni przed jego śmiercią miał się przyśnić pewien sen, w którym ze szczegółami widział, jak umiera. Po przebudzeniu Lincoln opowiedział wszystko swoim przyjaciołom i swojej żonie, a tak się składa, że jego żona prowadziła pamiętniki, w których
wszystko ze szczegółami spisywała. Po tym jak mąż opowiedział jej swój sen, ta dokładnie go spisała w swoim pamiętniku i to właśnie stąd wiem, że Abraham Lincoln miał, jak się okazało, sen proroczy. A czy wiecie, że Nikola Tesla, tak, ten słynny wynalazca, wspominał, że wszystkie swoje wynalazki, zanim w ogóle je stworzył, zanim w ogóle wpadł na pomysł, żeby je stworzyć, widział w snach? Tak, to właśnie sny miały być dla niego inspiracją do wynalezienia tych wszystkich fantastycznych przedmiotów. No i wyobraźcie sobie teraz, co by było, gdyby mu się to nie przyśniło? Najciekawszy jest jednak moim zdaniem współczesny, dość głośny przypadek dziennikarza Chrisa Robinsona, który w 1988 roku pewnej nocy obudził się ze strasznego koszmaru. Śnił mu się bardzo dziwny, pełen szczegółów, upiorny sen, w którym dochodzi do katastrofy samolotu. Śniło mu się, że samolot startuje z lotniska, po czym nagle rozpada się na kawałki nad szkockim miastem Lockerbie. Przyczyną wybuchu w jego śnie ma być podłożona w samolocie bomba, no i w tragedii życie traci 270 osób. Cały czas oczywiście mówimy, że było to w śnie tego mężczyzny. Kiedy wybudził się ze snu, czuł, że coś jest nie tak. Przerażało go, że ma on tyle szczegółów. Podobno miał mu się nawet śnić typ samolotu, jakby konkretny model samolotu. No i słuchajcie, mężczyźnie sen nie dawał spokoju i postanowił skontaktować się z odpowiednimi służbami. No i jak możecie się domyślać, nikt mu nie uwierzył, wzięli go po prostu za wariata. Do czasu, aż 21 grudnia 1988 roku, rzeczywiście doszło do tragedii, która przyśniła się Chrisowi. Przez podłożoną w samolocie bombę życie straciło 270 osób. Zgadzał się model samolotu, zgadzało się miejsce, czas, w którym znaleziono w ogóle jego szczątki po zamachu. Generalnie mężczyznę bodajże przez rok po tym incydencie uznawali za głównego podejrzanego i non-stop był przesłuchiwany. Po latach Chris miał mieć kolejny sen, również śnił mu się zamach, również powiadomił służby, które tym razem zareagowały. No i po tych incydentach Chris współpracował z FBI. Nauka wciąż nie jest w stanie wyjaśnić fenomenu snów proroczych, jednak jak sami widzicie po tych przykładach, które wymieniłam, nie należy ich lekceważyć. Badacze snów dzielą sny prorocze na kilka typów, które są zależne od natury przekazywanych w nich informacji oraz od samej świadomości osoby śniącej. I tak na przykład możemy doświadczać świadomych snów proroczych, czyli takich snów, w których my, jako śniący, jesteśmy w pełni świadomi tego, że śnimy, a jednak odbieramy informacje o przyszłych zdarzeniach. W takich snach mamy często kontrolę nad tym, co się dzieje i możemy na przykład zadawać pytania, prowadzić konwersacje, no i przede wszystkim świadomie się poruszać, dzięki czemu możemy zdobywać więcej informacji. Oczywiście w kontrze do snów świadomych stoją sny prorocze, nieświadome, czyli takie, nad którymi my jako śniący nie mamy żadnej kontroli, a jedynie chłoniemy to, co się dzieje w śnie. Następny typ to sny decyzyjne, w których w śnie widzimy, jak dokonujemy konkretnych wyborów. Takie sny są swoją drogą chyba najprostszą formą snów, w których widzimy przyszłość, bo po prostu w śnie widzimy jak kawa na ławę, co konkretnie zrobić, jakiego wyboru dokonać, albo czego nie robić. Sny telepatyczne. W tych snach odbieramy wiadomości, wizje od innych osób drogą telepatyczną. Kolejny typ to sny kierunkowe, w których dostajemy wskazówki lub rady dotyczące naszej przyszłości. Często jednak sny te nie są tak oczywiste, jak na przykład sny decyzyjne. Trzeba je poddać analizie, rozłożyć na czynniki pierwsze i nierzadko zastanowić się, co kryje się za symbolami, które są w nich zawarte. Sny wizyjne lub objawieniowe to następny intrygujący typ snu. W takich snach po prostu doświadczamy wizji czy różnych objawień, rzekłabym. Są to sny bardzo złożone i bardzo daleko rozwinięte, często też trudne do zrozumienia. No i takie sny mogą nawiązywać
nie tylko do jakichś prywatnych przeżyć, ale też do globalnych wydarzeń. Dobrym przykładem takich snów wizyjnych są oczywiście przepowiednie Nostradamusa, z pewnością wszyscy go znacie, które często są tak skomplikowane, tak zawiłe, tak dziwaczne i trudne do zrozumienia, że dopiero po jakimś wydarzeniu ludzie łączą te wydarzenia z wizjami Nostradamusa. Ale też mało kto wie, że Nostradamus poniekąd wywoływał u siebie te wizje senne, pomagając sobie wejść w taki stan sennego transu różnymi roślinami i wywarami. Możemy jeszcze doświadczyć snów ostrzegawczych, tutaj wiadomo, takie sny są często intensywne, nierzadko bardzo, bardzo takie jaskrawe, często są koszmarami, które mają na celu nas bardzo uczulić na jakąś konkretną sprawę. Istnieje jeszcze typ snów, w których śnią się nam zmarli, w takich snach przeprowadzamy z nimi rozmowy lub nawet nie jesteśmy w stanie niczego powiedzieć, tylko słuchamy tego, co te zmarłe osoby, najczęściej są to nasi bliscy, chcą nam przekazać. Ten typ snów często wiąże się z typem snów telepatycznym, czyli po prostu rozmawiamy z kimś lub wsłuchujemy się w czyjś głos, w ogóle nie poruszając ustami. Jak więc widzicie, tych typów snów proroczych, no jest wiele, ale jak rozpoznać sny prorocze? Jak odróżnić je od zwyczajnych snów? W snach, w których widzimy przyszłość, często możemy mieć takie naprawdę wyjątkowe poczucie realności. Te sny mogą być tak szczegółowe i tak żywe, że po przebudzeniu możemy czuć się tak, jakby to nie był sen, a nasze wspomnienia. I tak jak wspominałam, sny prorocze mogą być znacznie bardziej szczegółowe niż zwyczajne sny. Szczegóły te mogą obejmować na przykład konkretne daty, czas, miejsca, osoby, a nawet konkretne słyszane słowa lub frazy. No i też w snach, w których widzimy przyszłość, rzeczywiście je rozumiemy i mają one sens, bo wiecie, no w takich zwyczajnych snach często godziny, które widzimy, są dziwne, czy też nie potrafimy rozczytać słów lub czytamy na opak, wiele rzeczy się nie zgadza. Charakterystyczne dla snów proroczych są bardzo silne emocje, które zostają z nami po wybudzeniu. Bardzo charakterystyczne dla snów proroczych jest też to, że je zapamiętujemy, że wręcz nas prześladują, bo w przypadku zwyczajnych snów zazwyczaj szybko o nich zapominamy lub w ogóle ich nie pamiętamy. Oczywiście charakterystyczne dla snów proroczych jest też ich typ, czyli kiedy w snach dostajemy wyraźne wskazówki lub kiedy śnią się nam zmarli lub kiedy obserwujemy jakiś wybór, tu już powinna zapalić się nam lampka, że coś ten sen może znaczyć więcej. I w końcu chyba najważniejszy aspekt w odróżnieniu takiego zwykłego snu od snu proroczego, czyli aspekt intuicyjny. To poczucie, że ten konkretny sen jest bardzo ważny, że nie możemy obok niego przejść obojętnie. Często osoby, które doświadczyły snu proroczego, opisują takie szczególne, intuicyjne poczucie, że sen był ważny lub miał specjalne znaczenie, nawet jeśli nie są w stanie od razu zinterpretować jego treści. Także to są takie główne filary, którymi powinniśmy się kierować w odróżnianiu snu zwykłego od snu proroczego. I tutaj warto odpowiedzieć sobie na pytanie, czy każdy z nas może doświadczyć snu proroczego? Moim zdaniem jak najbardziej. Co prawda niektórzy mają pewne predyspozycje takie naturalne do doświadczania proroczych snów, a inni muszą włożyć w to więcej pracy, jednak tak każdy może ich doświadczyć. Jak wywołać u siebie samego sen proroczy? To pewnie interesuje Was najbardziej, no bo osoby z darem do tego typu snów raczej nie mają żadnego problemu. W wywołaniu u siebie samego snu proroczego bardzo pomaga przede wszystkim poznanie, czym sam sen proroczy jest. Wiem z doświadczenia, że często jest tak, że doświadczamy tego typu snów nieświadomie, nie zwracamy uwagi na typ snu, na to, co nam się śni. No i dopiero po czasie, kiedy już jakaś sytuacja się wydarzy, zdajemy sobie sprawę, jakoś sobie przypominamy, że no to się nam śniło, ale wtedy już jest po fakcie i tej lekcji z tego snu nie wyciągnęliśmy. Także znając typy snów i te charakterystyczne różnice między zwykłym snem a snem proroczym, możemy ćwiczyć naszą uważność na sny. A robimy to poprzez różne techniki relaksacyjne i medytacje.
wszystkie aktywności, ćwiczenia, które Cię uspokajają i wprowadzają w stan relaksu i wyciszenia, jednocześnie uspokajają umysł i otwierają Twoją świadomość. Im więcej będzie w Tobie równowagi, tym bardziej Twoja głowa będzie otwarta na sny prorocze. Na doświadczanie snów proroczych